Witam wszystkich, moi kochani, jesteśmy w Nowigradzie i robimy quest, który jak się okazuje, jeżeli go nie wykonamy i przejdziemy na Wyspę Mgieł, to nam się usunie ten quest, więc póki co, póki jest możliwość, postanowiłem go jednak wykonać. Więc idziemy po rekwizyt, miecz, który jest rekwizytem. Tylko to trzeba jakoś tak naokoło obejść, nie? Musimy to zrobić. Okej. Dobra. Kurde, ale jak tam się przechodzi? Tędy? A, tędy, dobra. Nie wiem, czego. Bo tutaj jest ten aktorski taki zagajnik, bym powiedział. Madame Irina. Dobrze cię widzieć. Mhm. Mam prośbę, chcę pożyczyć jeden z twoich rekwizytów. Miecz, którego używacie do scen walki. O, a po cóż ci taki miecz? Jeszcze nie wiem, ale Jaskier twierdzi, że jest mu niezbędny. No tak. Czułam, że to ma z nim coś wspólnego. Zakładam, że nie chcecie mi zrobić konkurencji. Proszę. Dzięki, postaram się go nie uszkodzić. Bywaj. No dobra. Po zachodzie spotka się z Jaskiem pod wpływem scholastyki. Nie mówcie, że to jest to zadanie, że my będziemy udawać ratowanie. Nie. To jest to? Coś ty. I przyjdzie wielki wybawiciel Jaskier. A? No żeś! Dobra. Ło, dymy! No, nareszcie jesteś! Słuchaj, plan jest taki. Scholastyka uwielbia awanturnicze romanse. Kiedy uratuję ją przed napadem bandyty, zostanę w jej oczach bohaterem. Będzie mi jadła z ręki i na pewno nie odmówi małej pożyczki. To jest taki debil. Nie wierzę w tego chłopa. I co? Ja mam być tym bandytą? Wiedziałem, że złapiesz w lot. To ma być ten plan? Nie ma mowy. Nie, no dobra, poczekaj. Spytam się, no? To ma być ten plan? Mówisz poważnie? To ma być ten twój genialny plan? Nigdy nie mówiłem, że jest genialny, ale lepszy jakiś plan niż żaden. Napisałem już twoje kwestie. Co napisałeś? Żebyś wiedział, co mówić w czasie akcji, masz. I jeszcze maska. Załóż ją, żeby przypadkiem scholastyka cię nie poznała. Ale... Nie ma czasu. Idzie scholastyka. Trzymajmy się planu, a rano widzimy się w Szałwi. Ani kroku dalej. Co się dzieje? Ratunku! Ratunku! Drży! Co? Biało głowo! Jesteś zdana na łaskę księcia złodziei! Nie tak szybko! Aha! Rzuć miecz, łachudro! To twoja pierwsza i ostatnia szansa! Jaskier? To ja! Choć męty tego miasta mówią o mnie karmazynowy mściciel! Ja pierdzielę. Dobra, czytaj z kartki. Nie, tylko nie karmazynowy mściciel. Milcz, kanalio! Pożałujesz, że się urodziłeś! Dobra, wy chcecie, żebym go pokonał, ale dam mu się pokonać, bo zawsze to ja go pobijałem, a teraz dam mu się pokonać, no, dawaj. Ale on mnie chce za... Uderz mnie. Kurde, gdzie jest drewniany? Czemu on mnie... Uderz mnie. No! Jest lepszy niż myślałem. Boże, Jaskier, to jest jeszcze gorsze. Bardzo ciężka robota, moi drodzy. Bardzo ciężka robota jest. Być... Straże, na pomoc! O,
trafił mnie! Ała! Szybko, do domu, tam nas nie dopadnie! Na wieczny ogień, czego od nas chcesz? Zostaw nas w spokoju! Ten obwieś na pewno zaraz stąd zniknie. Nie chcę przecież wpaść w ręce strażników. Prawda, że nie chcę? Ej, ale szczerze, to teraz powinno być tak. Jeśli on chciał ją wyciupciać, no to co? Ona teraz go do domu weźmie, opatrzy go, będzie mówić: o, mój bohater, tak, tak mi cię szkoda. No i się pociupcia, nie? Tak powinno być. Pijmy, bo się ściemnia. No. Ty, to jak było z tym Woltestem? Idziemy zobaczyć. A, chciał tylko kasę, a nie ciupciania. A, no dobra. Ale z ciupcianiem pewnie będzie. Idziemy do szałwii rozmarynu. Nie kręcić się tu. A ty ta... z kim jesteś? Z Wierzbicy. Nie. Kurwa. To w Temerii, dwa dni drogi odwiedzimy. Kiedy ostatni? Kiedy? Rano, bo on mówił, że spotkaj się z Jaskrem w szałwii rozmiary, nie? A to z rana. Następnego dnia. O, chyba jakaś scenka się. O, dobra. To jest jakaś pomyłka. Jesteście za wcześnie. Byliśmy umówieni na dzisiaj i jesteśmy dzisiaj. Materiały przywiezione, siła robocza rwie się do pracy. Tylko niech kierowniczka z łaski swojej wybierze styl dekoracji. To wreszcie będziemy mogli zacząć. Ale przecież Jaskier nawet nie ma wam z czego zapłacić. Zdaje się, że już ma. Albo zaraz będzie miał. W każdym razie pracuje nad tym. No, czyli wszystko się zgadza. Zdecydujecie się w końcu, w jakim stylu chcecie mieć to wnętrze? A co mamy do wyboru? Mistrz Jaskier mówił, że waha się między stylem buduaru a dekoracjami teatralnymi, ale da nam znać, jak przyjdziemy. Jesteśmy, a decyzji jak nie było, tak nie ma. Jeszcze pani wielce zdziwiona, że ma coś wybrać. O, baba w szoku. Podobno ten cały remont to dla niej. Jak to dla mnie? No przecież nie dla mnie. Zdecydujcie się wreszcie, bo mi żyłka pęknie. Gościu, uspokój się. Nie wiem, co się bardziej spodoba Jaskrowi. Geralt, znasz go dłużej. Powiedz coś. Kabaret to forma teatru. Do kabaretu pasuje klimat buduaru. Jaskier robi to dla ciebie, ty powinnaś wybrać. No, może ona, no bo jak to dla niej. Cześć, Agulka w ogóle. No to niech wybierze ona. Może i znamy się dłużej, ale dla mnie nigdy nawet skarpet nie zmienił, nie mówiąc już o urządzaniu remontu. Ewidentnie robi to dla ciebie, więc ty powinnaś zdecydować. Oboje całe życie jesteśmy związani ze sceną, a kabaret to też w pewnym sensie teatr. Niech będą teatralne dekoracje. Mam nadzieję, że przypadną Jaskrowi do gustu. No i bardzo dobrze. Nareszcie. Panowie, koniec fajrantu. Do roboty. No. Krasnoludy idą robić. No, no. Widzę, że z tym kabaretem to poważna sprawa. Odkąd dostał to miejsce, ciągle o nim mówił, ale też się nie spodziewałam, że tak szybko weźmie się do dzieła. Może nawet się teraz ustatkuje? W końcu będzie musiał doglądać interesu. To byłoby widowisko. Wbrew temu, co myślą o nim ludzie, Jaskier ma bardzo racjonalne podejście do życia. Mówimy o tym samym Jaskrze? Tym, który potrafi w jedną noc przepuścić majątek wart połowy Nowigradu? Ale jest przy tym odpowiedzialny. Zawsze płaci na czas wszystkim, którzy tu pracują i nigdy nie zawalił żadnego występu. Dobrze by było, gdyby waszego premierowego też nie zawalił, a ciągle go nie ma. Mówił, że jak zdobędzie pieniądze, wstąpi do Poli, naszej choreografki, bo ostatnio nie przyszła na próbę. Mam nadzieję, że nie wpakował się w jakąś kabałę. Z nim wszystko jest możliwe. Sprawdzę to. Znajdź Jaskra. Cześć, kurtyzana! Dawno nosisz takie odcisłe spodnie? Jajami. Dzisiejsza młodzież to ma w głowie Dzisiejsza młodzież to ma w głowie chubździu. Napalony! O, napalony! Na...
Na coś tam. Na melony. Wieczne ognie oświetli wam drogę. Z drogi, śledzie! Wiedźmin jedzie. W porządku, otwórz! Myślałem, że to tylko takie gadanie. W wielkim mieście co druga jest tancerką. Pa. Ty świnio! Co to za wrzaski? Poli kłóci się ze swoim narzeczonym półgłówkiem. Tylko ona w tym mieście zna się na choreografii, a ten but nie pozwala jej dla mnie pracować. No. Ale zaraz. Właściwie, co ty tu robisz? Mieliśmy się spotkać w Szałwi. Mieliśmy, ale cię nie było. Priscilla zaczęła się martwić, więc poszedłem sprawdzić, co z tobą. Martwiła się o mnie? To miłe. Dla niej pewnie mniej niż dla ciebie, więc lepiej wracajmy. Nie słyszysz, co tam się dzieje? Trzeba pomóc Poli. Dlaczego piękne kobiety zawsze wiążą się z takimi palantami? Pojęcia nie mam. Odsuń się, wyważę drzwi. Poczekaj, może nie dewastujmy od razu jej domu. Gdzieś tu trzymała zapasowy klucz. O? Skąd wiesz, że ma tu zapasowy klucz? No przecież nie współpracujemy od wczoraj, zanim jeszcze Poli zeszła się z tym Hubim. Często ją odwiedzałeś? Zaszywałem się tutaj, kiedy Priscilla ćwiczyła z Poli w Szałwi i Rozmarynie. Dziewczyny pracowały nad układami tanecznymi, a ja komponowałem. Aha, czyli aha. Poli nie jest jedną z twoich... Nie łączę spraw zawodowych z osobistymi. Chyba, że chodzi o Priscillę. Priscilla, według twojej relacji zamartwia się o nas, więc przestań gadać i poszukajmy klucza. No dobra, to znajdźmy ten klucz. Dobra. Ja bym kluczyk ukrył w wiadrze. Jest i klucz. A? Masz ochotę na... Co to u diabła ma być? Wynoście się z mojego domu! Zmień ton i zostaw tę kobietę w spokoju. To moja narzeczona! Ale nie twoja własność! O! Kocham cię i nie pozwolę, żebyś świeciła tyłkiem w tym jego burdelu! Jaki burdel, jaki burdel! Widzę, że zaszło tu wielkie nieporozumienie, które chętniej w mig wyjaśnię. W dupie mam twoje wyjaśnienia! Zabieraj się stąd, albo skoję ci gębę! Kolego, grzeczniej! Mój przyjaciel grzecznie prosi, więc zrób mi tę uprzejmość i go wysłuchaj, albo inaczej porozmawiamy. No dobra, mów. Hubio, prawda? Poli dużo mi o tobie opowiadała. Mówiła, że jesteś erudytą o otwartym umyśle. Piękny erudyta. Tak mówiłaś? No tak, prawda, jestem otwarty. Ale moja otwartość kończy się tam, gdzie moja narzeczona zaczyna się wdzięczyć po zamtuzach. Wynoście się stąd obaj. Poli nigdzie z wami nie pójdzie. Daj mu skończyć. Tu nie chodzi o żaden zamtuz. Widzisz, przyjacielu, Geralt dotknął sedna, bo to, co leży na stole, to stara wersja plakatu reklamowego. Aha. Stara? Bardzo. Z czasów, gdy właścicielem lokalu był kto inny. Ja natomiast nigdy bym nie dopuścił, żeby w moim kabarecie miały miejsce jakieś bezeceństwa. Reputacja mi na to nie pozwala. No to niby o co w tym chodzi? Twoja narzeczona jest artystką wielkiej klasy i chce, by pełniła u mnie funkcję odpowiednią do swoich talentów. Będzie choreografką, a to oznacza procent od każdego przedstawienia, które przygotuje. Znaczy pieniądze? Znaczy tak! I sława, bez wdzięczenia się. Masz moje słowo. No, skoro tak... Wiedziałam, że się zgodzisz. Zatem postanowione. Do zobaczenia w Szałwi, Poli. To ja lecę! Dogonię cię. Ale zarówno w książce, jak i w grze... Znaczy...
Jaskier jest taki jak w książce tutaj, w grze, jest bardzo fajnie moim zdaniem zrobione, jest taki, to był taki zawsze, kurde, huncwot taki, nie, ale tak potrafił wyjść z opresji z faniakowaniem i gadką, że ten kretyn nic nie potrafił, był, miał dwie lewe ręce, ale tak potrafił zawsze, kurde, zbałamucić i tak potrafił owinąć wokół palca. Byłoby szybciej, gdybyś zostawił... No, źle sobie poradziłeś, a? Nieźle to załatwiłeś. Kompletnie zbaraniał, jak nazwałeś go erudytą. Najważniejsze w negocjacjach to szybko ustalić czyjś czuły punkt i odpowiednio go wykorzystać. To co? Wracamy? Muszę jeszcze wstąpić do Latreka. Już dawno... Jak się nazywała ta statystyka w Skyrimie? Na maksa. Nie... Nie reputacja, tylko czekaj. Dobra, ja pójdę do Latreka, a ty wracaj do Szałwi. Co się wbijało, żeby mieć... Naprawdę pójdziesz? Retoryka. Zdanie, a, retoryka. W dzielnicy portowej. Niedługo wracam. Dokładnie. Znaczy, to chyba nie w Skyrimie, to retoryka była w różnych grach, a różnie nazywana też. Bo w Skyrimie chyba było speech, ale to speech było właśnie na retorykę przetłumaczone, speech? Byłem tu, byłem tam, wszędzie ta sama sraczka. Charyzma, tak. Charyzma była bardzo popularna. W życiu to przeryzykować, a nie się kurwa jebać. O, i dobrze gadasz. Znajdź Latryca i weź jego plakaty. Tu bandyci są w środku. O kurde, co tu robią? Szukam jakiego Latreka. Nie ty jeden. Ten cholerny niziołek ma długi u połowy miasta, ale ja właśnie zamierzam odebrać swoje. Dla wszystkich nie wystarczy, więc zabieraj się stąd. Kto pierwszy, ten lepszy. Przyszedłem tylko po jeden plakat. Wiesz co chcesz, ja przyszedłem tu tylko po plakaty. Nie słyszałeś, co mówiłem? Wszystko tu należy teraz do mnie. Spieprzaj, dziwolągu. O Jezu. Myślałem, że załatwimy to spokojnie. No właśnie, to chyba każdy gracz myślał, że to tak załatwimy. Pożałujesz, odmieńcu. Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? Wiecie, co jest problemem tej walki? Że ich jest dwóch. No kurde, ja tu przegram tą walkę, bo... No... No, ile mam czekać? Dobra. Nie no, miecz, co ty chcesz im łeb odkroić, czy co? Czego kurwa chcesz? Plakatów. Nie ma tu żadnych plakatów. Czego nie rozumiesz? Latrek, gdzie jest? Pewnie tam, gdzie zwykle. Przepuszcza ostatnie korony na wyścigach u Wegelbudów. No widzisz, a można tak było od razu. No i co, gościu? A, idź pan. Żeś, kurde, zrobił niepotrzebnie tyle problemów. Porozmawiaj z Latecem w rezydencji Wegelbudów. Co on tam zaś... Co on tam gadał, że co? To miasto zżera się samo. No tak, 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 cały dzień zmarnowany. Co ty pierdzielisz?
Jakiś kłopot? Ostatni raz wzywam do wydania ksiąg nieprawomyślnych, a zwłaszcza grimoarów i pism święty ogień wróci. Dobra, już uspokójcie się! Ja was nie słyszę w ogóle, what the fuck? Lepiej schowaj miecz. Wegel Budy. Zawodnik wysuwa się na prowadzenie. A, przepraszam. Tutaj gdzieś to było, nie? Opsa. No, come on. Uważaj, prostaku. A, przepraszam. Zalego. No, Latrek, twój dług urósł do pokaźnej sumki. Ale chyba się... Ty jesteś Latrek? Henryk Latrek. Artysta, malarz, bankrut oraz ofiara sztuki. Do usług. Ofiara sztuki? Przysyła ofiara systemu. A, tak. Powiedz mu, że jego plakaty są co prawda bezpieczne w schowku, ale niestety nie mogę po nie pójść, bo mój dom opanowali wściekli wierzyciele. No, już to załatwiłem. Chyba nawet jednego z nich spotkałem. No, widzisz. A na dodatek, hrabia de Louverten dał mi szansę się odegrać i chce się ze mną założyć o wszystkie moje długi. No to czym się martwisz? Masz szansę wyjść na prostą. Ostatnio mam złą pasę. Jeśli się zgodzę na propozycję de Louvertena i przegram, do końca życia będę do niego uwiązany. Wygram dla ciebie wyścig. No dobra. Zróbmy tak. Zgłoszę się do wyścigu, ty na mnie postawisz, odegrasz się, spłacisz długi i dasz mi plakaty. Taki dobry z ciebie jeździec? Nie najgorszy. Idź powiedzieć hrabiemu, że przyjmujesz jego propozycję. Zrobimy to, bo to przynajmniej jakaś jest dodatkowa aktywność, nie? Tempo, tempo! Tempo, tempo, moi drodzy! Jedziemy na tym koniu, jedziemy! Tempo, tempo, seta, setunia! Tutaj na lewo. No dobra, to już chyba będzie zwycięstwo, tak? No i tak się wygrywa wyścigi. Dzięki. Nie spodziewałem się. Mogę spytać, skąd ta hojność? Powiedzmy, że raz na jakiś czas lubię zrobić coś dobrego. Możemy już iść po plakaty? Przyniosę je do szałwii i rozmarynu, jak tylko zwrócę wszelkie należności. Niech będzie. No dobrze, no to niech tak robi. Tutaj jest jeszcze jakieś zadanko dodatkowe. U góry. Aha, w ogóle... Bo ja dostałem mistrzowskie siodło. Ono daje 35 wytrzymałości, a ja mam 55. W ogóle mam przeciążenie, więc musimy się udać do sklepu. Coś, co ma 6, a ja to siodło mogę sprzedać. Te niektóre siodła... Yuki i siodło. O, to na przykład waży za dużo, nie? Wyrzuć. O, widzicie? Elegancko. Zawodnik wysuwa się. A co on tutaj chce? Z wyścigów. A, to tam wyścigi. Mi się nie chce tych wyścigów robić teraz. Ja bym musiał iść posprzedawać rzeczy. Zawołaj koniunia. Kuń, kuń. Dobra, to jest ciąg dalszy tego zadania kabaret.
Ej, ja znowu wypiłem, kurde, cały kubek. Czekajcie, skoczę szybko do łazienki. Szybko, tam jest powrót. A jakby z niziołka zrobić wiedźmina, ha? Kiedy ostatni raz moisz włosy? Słucham? Dobra. Coś wisi w powietrzu. Czy jeszcze dwie wafle. Dwie wafle przyniesione, moi drodzy. Pięknie. Dość mam tego wszystkiego. Jaki punkt zawracania? O co chodzi? Zapraszamy do Kameleona. Dziś wielkie otwarcie. No dobrze. A! Chodzi o to, że są zaprogramowani, że idą do przodu i ten. Mistrza Jastra i Plissini. Zaczynamy Giedur i... Mówi... No proszę, widzę, że ekipa nie próżnowała. Wyszło naprawdę nieźle. Też mi się podoba, szczególnie dekoracje ścian. Priscilla wybierała. No, trzeba przyznać, że masz gust. A co z Latrekiem? Masz plakaty? Latrek powiedział, że je przyniesie. Powinien niedługo być. Świetnie. To będzie najlepsza promocja dla Kameleona. Nie mówiłeś, że chcesz zmienić nazwę. Szałwia i rozmaryn nie była zła, ale kojarzyła mi się z restauracją serwującą kuchnię temerską i z kelnerkami w strojach ludowych. Kameleon bardziej pasuje do kabaretu, no i wyraźnie sugeruje, że zmienił się charakter tego miejsca. Poza tym jakoś lepiej brzmi. Co z choreografią? Przygotowaliście coś specjalnego z okazji otwarcia? Nie my, raczej Poli. Jest po prostu nieoceniona. Wpadła tu i od razu ustawiła dziewczyny do pionu. Premierowy występ rzuci widownię na kolana. Będą zachwyceni, jestem pewien. Chyba wszystko już gotowe. Kiedy otwarcie? Wkrótce. Za godzinę zaczynamy próbę generalną. Skoczę tylko do domu po suknię. Dzięki za wszystko. Drobiazg. Wygląda na to, że moje marzenie o kabarecie się spełni. To jak, uczcimy to kolejką? Ja stawiam. Czemu nie? No, to rozumiem. Majster mówił, że rozmawiałeś z Priscillą. Rozmawiałem. A mówiła może coś o mnie? Mówiła, że jesteś gruby i śmierdzisz. To dobre. Aż mi się chce, żeby to udać. Racjonalność na pewno nie chwaliła nigdy racjonalności. Dawać jedynkę. Że ostatnio trochę przytyłeś i że powinieneś się częściej kąpać. Bardzo śmieszne, Geralt. Udław się. No, nie przypuszczałem, że dożyję tego dnia. Jaskier żyjący w monogamii. Zawsze żyłem w monogamii. No. Tylko często zmieniałem muzy. Aha. Priscilla jest następna do kolekcji?
To co innego? Nie, jest jej ukoronowaniem. Oho. Panie Jaskier. Ciekawi mnie jedna rzecz. Jak ci się udało wyciągnąć pieniądze od scholastyki? No łatwo nie było. Tak ją rozochociło to nasze przedstawienie, że przez 4 godziny musiałem jej czytać płaszcz i szpadę. Aha. Czyli wy nie? Zwariowałeś? Za kogo ty mnie masz? O! O! Spójrz, czyli nie. A wie, jaki to dla mnie ważny wiek. Oczywiście, że nie. Więc pewnie robi się nabóstwo, a to trwa. Naprawdę. Kobieca próżność nie zna granic. Mistrzu Jaskrze, Pryszcila, ona... Co? Mówże, człowieku! Jest ciężko ranna. Kto się napadł, ranił. Zabrali ją do szpitala Wilmeriusza. Napadł? Ranił? Już idę. Geralt, pójdziesz ze mną, proszę. Jasne, co jest chodź. Grane? Pewnie przez znowu jakiś długi tego, kurde... Pryszcila. Pacana. Wyjdzie z tego? Zapewne tak. Jej stan jest ciężki, ale stabilny. Przepraszam, jesteś krewnym pacjentki? Krewnym? Nie. Przyjacielem. Bardzo bliskim przyjacielem. Jaskier, tak? Wymawiała to imię w przebłyskach świadomości. Joachim von Graz, kierownik oddziału chirurgii. Do niedawna wykładowca Akademii Oksenfurskiej. Rodo, Rodo! Wystarczy tych uprzejmości. Co jej jest poza okiem? Wstrząs mózgu, obrzęk czaszki, nacięcie krtani, no i poparzenia wewnętrzne. Zwłaszcza w obrębie gardła i przełyku. Napojono ją jakimś żrącym płynem. To był zamach. Czyli to nie był napad rabunkowy? Nie, raczej dzieło jakiegoś szaleńca. Nie pierwsze zresztą. Skąd ta pewność? Widziałem podobne obrażenia już wcześniej, a są dość charakterystyczne, prawda? Ponoć nawet w tym tygodniu w kostnicy wylądowało ciało z takimi ranami. I wyrwanym sercem. Wyrwanym? Czyli Pryszcila też mogła? A ktoś prowadzi śledztwo w tej sprawie? To Nowigrad. Tu na stosach kończą tylko niewinni. Geralt, wiem, że mam u ciebie 100 niespłaconych długów, że średnio raz do roku ratujesz mi skórę, ale muszę cię o to poprosić. Znajdź skurwysyna, który jej to zrobił. Znajdź i zabij. Nie musisz mnie namawiać. Chodź, pomyślmy o tym, co dalej, bo... Sugerowałbym oględziny ciała poprzedniej ofiary, o której wspomniałem. Sekcji jeszcze nie przeprowadzono, a jej wyniki mogą naprowadzić cię na trop. Geralt. Nie dziwcie się tak, panowie. Jako lekarz wiem, jak ważna jest profilaktyka. Zamiast czekać na kolejne ofiary tego wariata, wolałbym go usunąć. Jak narośl. Myślisz, że wpuszczą mnie do kostnicy? Przez główne wejście? Na pewno nie. Ale można tam przejść kanałami. A często się tam zapuszczasz, doktorze? Tak często, jak wymagają tego działania profilaktyczne. Widzę, że praktykujesz ciekawe metody leczenia. Wafle. Agresywne, rzekłbym. Pomówimy o tym po drodze. Jesteś gotowy? Mhm. Tak, gotowy i zaintrygowany. Nie pamiętam tego questa. Do nowego jaskier. Choćby to był sam hierarcha Hemelfart. Dzięki. Idź przodem. To na czym polega ta profilaktyka, którą praktykujesz w kanałach? Płonek. Czy słyszysz? Od dłuższego czasu. Wyciągnij broń. Aha. W topce. Tu pojadę. Aha, a tu jest broń stalowa w ogóle. Nie miecz ten. A stalowa?
Mamo! Utopce! A ty? Jakie są rokowania? Red Rage. Wprost, bez eufemizmu. Czemu spoilerujesz, gdy napisałeś wtedy, że ją potną? Ja nie pamiętam tego. Rozumiesz pewnie, że dla trubadurki to straszny cios. Taki, po którym można stracić chęć do życia. Możesz na to jakoś zaradzić? Na to może zaradzić tylko twój przyjaciel, Jaskier. Na chęci do życia może zaradzić. No tak. Jaskier musi. Po drabinie. Jesteśmy na miejscu. Chodź, im szybciej się uwiniemy, tym lepiej. Bo? Śpieszysz się gdzieś? Ktoś może nam przeszkodzić. Na przykład koroner. Ja muszę raz skomentować. Wielebny Nathaniel Pastoli. Tutaj się wychodzi? Dobra, szukamy trupa krasnoludzkiego cieśli. What the? What? Co je? Z magia. Człowiek, to nie to ciało. Wygląda, jakby dorwały go trupojady. To nie to ciało. Szukajmy dalej. Człowiek, to nie to ciało. Idziemy. Nie tu. To chyba on. O? Ona. Przypominam, że u krasnoludów broda nie jest cechą płciową. Aha. Szukajmy dalej. Pięknie. Krasnolud, ale te palce. To nie mógł być cieśla. Raczej bankier. Zgrubienie na palcach. Trociny w brodzie. Ubranie lepkie od żywicy. To musi być on. Świetnie. Mam nadzieję, że nie robi ci się słabo na widok krwi. Nie robi. Zaczynaj sekcję. Od czego? Od jaj. Chcę obejrzeć jego genitalia. Wątpię, żeby miały coś wspólnego ze sprawą. Przekonajmy się. Ściągaj mu spodnie i... Cholera. Raczej kiła. Wczesna faza, nie ma przerzutów. To może mieć jakiś związek? Tylko jako motywacja dla zabójcy. Widzisz coś ciekawego na nogach? Kostka prawej stopy jest spuchnięta, a paznokcie połamane. Musiał bardzo mocno coś kopnąć. Tuż przed tym, jak kopnął w kalendarz. Nie wiem, czy to dobry moment na żarty. Wybacz, my lekarze mamy trochę inną wrażliwość. I słabe poczucie humoru. Przyjrzyjmy się jego głowie. Włosy śmierdzą spalenizną, jakby był w pożarze. Coś jeszcze przykuwa twoją uwagę? Poza tym, że wydłubano mu oczy? Obejrzyjmy usta. Poparzenia, bąble. Jak u Priscilli. Widzisz, na krtani jest nacięcie. Faktycznie. Tak cienkie, że trudno je dostrzec. Zrobione je małym, bardzo ostrym narzędziem. Skalpelem? Tylko po co?
Rana jest za mała, żeby spowodować wykrwawienie. Ale są też ślady obrzęku. Morderca, on chyba wykonał tracheotomię. Żeby ofiara nie umarła za wcześnie. Dobrze widzę, że w oczodołach są ślady poparzeń? Tak. Jest jakiś szary pył. Popiół. Bardzo drobny. Morderca wydłubał mu oczy i wsadził do środka rozżarzone węgle. Na to wygląda. I patrząc na rany, wychodzi na to, że cieśla jeszcze żył, kiedy to się stało. Obejrzyjmy tułów. Co my tu mamy? Głęboka rana z lewej strony klatki piersiowej i blizna biegnąca przez brzuch. Rzućmy okiem na tę bliznę. Rana jest długa i cienka. Od cięcia, ale krawędzie poszarpane. To bez znaczenia. Zobacz, brak opuchlizny, sińców, stara sprawa. Pewnie wypadek przy pracy. Obejrzyjmy tę ranę. Rzeczywiście serce zostało wyrwane, a rana wypalona. Czekaj. Tu jest coś jeszcze. Jajo jakiegoś płaza. Salamandry? Nadpalone, ale w całości. Miałem na studiach zajęcia z herpetologii i nie przypominam sobie, żeby płazy składały jaja w trupach. Więc albo profesor Cochran się głęboko mylił, albo to sprawka naszego mordercy. Otwórz jamę brzuszną. Uprzedzam, będzie mocno śmierdzieć zgnilizną. Walczyłem kiedyś po pas w głównie z zeuglem, więc wątpię by... Chwila. Co to za zapach? Formalina. Nowinka medyczna. W małych stężeniach znakomicie konserwuje tkanki zwierzęce. W dużych niszczy je. Jak kwas. To tłumaczy, czemu nie czuć rozkładu. I skąd się biorą poparzenia gardła i przełyku. Jeszcze raz o genitalia? Chcę obejrzeć jego genitalia. Widzę. Gonady ewidentnie cię fascynują. Ale ja nie podzielam tej pasji, więc skupmy się na innych częściach anatomii, dobrze? Chcę obejrzeć jego... Widzę. Okej, dobra, fajne. Obejrzyjmy dłonie. Te pręgi, te ślady po sznurze, prawda? Związana go. Tego bym się spodziewał. Nigdy by nie wysiedział takich tortur bez więzów. Mówisz z doświadczenia? Z doświadczenia ofiary. Rok życia spędziłem w lochach Tretogoru, ale to długa historia. Więc może innym razem. Widzisz ten nadcisk? Nosił pierścień, ale ktoś mu go zdjął. Starczy. W takim razie mnie oświeć, bo ja wciąż nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Jaki był motyw? To mord rytualny, to miała być kara. Morderca jest szaleńcem, nie ma motywu. Wolę nie dzielić się wnioskami. My musimy podjąć decyzję. No, wszystko było idealnie zrobione, według jakiegoś idealnego planu, że to mógł być rytuał, ale to miała być też kara. Ale za co kara miała być na przykład, bo nie wiemy, czy są powiązane. No dobra, dajmy karę. Jednego jestem pewien, to miała być kara. Nawet łowcy czarownic nie stosują takich tortur. Jakim grzechem można zasłużyć na coś podobnego? To wie tylko morderca i to jest kluczem, żeby go odnaleźć. Warto byłoby jeszcze zbadać ten trop. Wiesz, jak on miał na imię? Fabian Meyer. O. A ja jestem Hubert Reik, coroner. Przyszedłem wykonać autopsję, ale widzę, że mnie wyręczyłeś, Joachimie.
Jak zawsze pchasz się gdzie nie trzeba i wciągasz w kłopoty innych. Kto to jest? Student z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mam do ciebie parę pytań. Trzeci wiek. Dobrze, mów tylko prędko, bo wielebny Nathaniel przyszedł właśnie z wizytacją. Zaraz tu będzie. Gdzie znaleziono ciało tego cieśli? To ważne. Prowadzicie śledztwo? Ekscytujące. Zginął we własnym warsztacie na południe od rynku. To tuż obok bramy do Zamurza, gdzie napadnięto tę biedną trubadurkę. Całe miasto o tym huczy. Wracając do cieśli. Ciało przyniósł nasz zbieracz zwłok, Eustachy. Możecie z nim porozmawiać. Widziałem go tu zaraz za rogiem koło... O, witam waszą wielebność. Co to za ludzie? Powiedziałem chyba wyraźnie nikogo nie wpuszczać pod żadnym pozorem. Wiem, ale przyjaciele zmarłego chcą odebrać ciało. Nie ma mowy, wyprowadzić ich natychmiast. Jak wasza wielebność sobie życzy. Panowie, proszę za mną. Wyjdziecie inną drogą. Tak, tak, będę Scary Wolf ogrywał. Czemu nas kryłeś? Kryłem siebie. Gdyby wielebny Nathaniel dowiedział się, że ktoś wlazł do kostnicy i pociął trupy bez jego pozwolenia, miałbym kłopoty. Ale o tym nie pomyślałeś, Joachimie, prawda? Jak zwykle. No, ale może nie pochwalam waszej samowoli, ale też mi zależy, żeby ten morderca skończył na stryczku. Więc jeśli pojawią się jakieś nowe informacje w tej sprawie, odezwę się. Mhm, dzięki. Ten Nathaniel, co to za jeden? Szuja. Jak każdy, kto nosi szaty wiecznego ognia. Większość jak każdy. Z szujami, zanim je założy. To by się zgadzało. Fajna po lampka, nie? Do kościoła Nathaniel był katem. Szczególnie lubował się w torturach kobiet. Potem hierarcha Hemmelfart mianował go nadzorcą kostnicy. Pośredniczy w kontaktach ze strażą, nadzoruje kremację, odprawia nabożeństwa pogrzebowe w świątyni na wyspie i tak dalej. Marzenie, nie praca. Mogłeś powiedzieć, że znasz koronera. Może byśmy sobie oszczędzili wycieczki przez kanały. Znam i dlatego go unikam. Tyle w tym temacie. To ja decyduję, kiedy skończymy ten temat. A? To ja decyduję, kiedy skończymy ten temat. Co was łączy? To stara historia, ale skoro nalegasz, słyszałeś o protestach studenckich z 1242? Ja im przewodziłem, a Hubert doniósł na mnie władzą i wylądowałem w więzieniu. O tyle. Santiago, nie, dzięki, ale poszedłbym tam z ciekawości. Tropów jest wiele. Warsztat tego cieśli, zbieracz ciał, który go znalazł. Zaułek, gdzie napadnięto na pryszcilnę. Mam co robić. Ja też, tyle że w szpitalu, muszę tam wracać. Ale trzymam za ciebie kciuki. A ja mam na ciebie oko. No dobra. W końcu się ktoś litował. Dziękujemy, Wiedźminie. Jak nie urok, to sraczka. Bo to jest tak, śmiertelne grzechy. Ten kabaret zmienił się w śmiertelne grzechy, nie? A. Trudno ci będzie tutaj o robotę. Dobra. Idziemy to zadanie zrobić. Żygać czy nie? Szczęśliwy no, jak mi? Zdrowiciele. Uczyłem się, nikomu nie wadą. Po prostu nagle on się zjawia. Jest tam kto? Won, bo psa mi poszczuje! Czarny! Strzyga! To pana! Spokojnie. Chodzi o Fabiana Mayera. Szukam jego mordercy. A, chyba że ta. Siad, głupie kundle, spokój! No, wchodź pan. Tylko powoli, bo jeszcze pogryzą. No ale kiedy przemówienie o 17, nie? Urocze zwierzęta. Pan chyba żartujesz. Sam się bydlaków boję. No, ale lepszy pies, choć szczeka od złego człowieka. Masz kogoś konkretnego na myśli? No, raczej. Sukinsyna, który załatwił Fabiana. Jak tylko zabrali stąd ciało, poszedłem do kolegi, co hoduje psy do walk i kupiłem te dwa kundle. Sporo mnie to kosztowało srebra, ale przynajmniej śpię spokojnie. Z kim mam przyjemność?
z bratem nieboszczyka. Gus mnie wołają. Prowadziliśmy razem warsztat Meyer i Meyer. Meyer and Meyer. Meyer and Meyer. Teraz będzie po prostu Meyer. Teraz, panie, to będzie likwidacja. Jak tylko znajdę kupca na tę budę, wracam do Mahakamu. Zawsze bliżej rodziny, czy tego, co z niej zostało. No, to co chcecie wiedzieć o Fabianie? Shooter and shooter. Powiedz, co wiesz o morderstwie, po kolei i ze szczegółami. To było tak. Wracam z robót w Oxenfurcie i widzę nad miastem słup dymu. No, myślę, znowu przegapię, jak palą jakąś babeczkę, szlakby to. Ale to nie na rynku był ogień, tylko u nas. Widzisz te ślady sadzy? Tam się paliły nasze rzeźby. Ludzie zlecieli się do pożaru i znaleźli Fabiana o tu obok. Jak dotarłem, już go ładowali na wózek. Rozmawiałeś z sąsiadami? Widzieli wcześniej coś podejrzanego? Coś słyszeli? Mówili, że nie. A nawet jakby słyszeli, to i tak by nie pomogli. W Nowigradzie ludzie przejdą obok krwawiącego dziecka na ulicy, żeby trzewików nie pobrudzić. To co ich obchodzi, byle krasnolud? Twój brat miał jakiś wrogów? M&M'sy? Nie lubił, groził mu? M&M'sy bym zjadł. Nie. Z orzechami. To on raczej groził takiej jednej. No. Fabian był dobry krasnolud, fachura jakich mało. Ale i straszny kurwiarz, co użyliśmy pieniędzy. Mówiłem, kupmy nowe narzędzia dobrego drewna. Ale nie, brał mieszek i jazda na dziwki. Szkoda, potem chodził hajsa za taką jedną, wołał, to przez ciebie trefna suko ludzka szmato i inne takie bezeceństwa. Ale o co im się rozchodziło, to nie wiem. To, że mu się wdało zakażenie na ten... Trefną? Na puloka pewnie. Umarła parę dni temu, ale spokojnie, w łóżku jej Alfons mówił, że na grypę. Na kiłę. Dobra, już wiemy. Dobra, dość gadania. Muszę się tu rozejrzeć. A proszę, tylko nie drażnijcie psów. Aha, uwaga na pieski. Morderca ciągnął tędy coś ciężkiego. Rzeźby albo ciało. Mogę wejść do warsztatu? Nie zaglądałem tam, odkąd znaleźli Fabiana. No ale jak chcecie, to otworzę. Fajne te zadania z takimi śledztwami, nie? A nie tylko, kurde, nawalanie gryfów. O. Kolejne ślady krwi. Tutaj też jest jej mało. Na pewno się nie wykrwawił, chyba że ktoś pozbył się większości krwi i zostały tylko plamy. Formalina. Wątpię, żeby to Fabian jej używał. Stołek. Meble powywracane. Tu ślad jak po kopnięciu. To może on musiał kopnąć. Oczy ludzkie zgniły do szczętu. Nic tu więcej nie znajdę. Tu mu wydubali. Dobra, ten zaułek. Raz tak się najebałem, że zuszą krew. Nic nie boli tak jak życie. Piękny cytat. Masz jakiś problem? Hej, przystojniaczku. Świszcząca Zoszka, moi drodzy. Fajna ta Zoszka, co? Świszcząca! Halo! Radziko! Jesteś już ścierwem! Co? Musimy go. Czemu? O? No dobra. Nie no, mieczyk wyciągaj. Aha, nie da się miecza. No to się czemu nie Zocha? Bałeś. A myśmy świszczącą Zochę normalnie tak ochen dożyli, a ona takie rzeczy? Dalej, kurwa! Jesteś już ścierwem! Synu!
Jesteś już ścierwem! Kurde, a ta Zoha se łazi i patrzy, co się dzieje. Bizami! Śmierć za śmierć! Myślisz, że i mnie oprawisz? Takiego spoczęcu! Dziwki potrafią się bić, o! Spokojnie, nie zrobi ci krzywdy. Co tu robisz? Zemsty szukam. No co się gapisz? Nie słyszałeś, że zabójca zawsze wraca na miejsce zbrodni? To zaczailiśmy się z braciszkami, żeby go powitać za pryszcilę. Prawie ją zamęczył, sukinsyn. Wiem, przyszedłem tu, bo szukam jego śladów i ludzi, którzy mogą coś wiedzieć. Ja tam niewiele wiem, ale co wiem, to powiem. Wiesz, że pryszcilla nie była jedyną ofiarą? O, kochanieńki, pewnie, że wiem. To się nie zaczęło wczoraj. Inni już tak ginęli. Żebrasy, dziewczynki, sieroty. No ale kto by się nimi przejmował, nie? Ludzkie śmieci. Tak o nas mówią strażnicy. Pamiętasz imiona tych ludzi? Oni nie mieli imion. Łysy, kudłaty, rybka. Tak ich wołali. Nie mieli rodziny ani przyjaciół. I dawno ich już spalili. Priscilla była twoją przyjaciółką? Przyjaciółką? Nie, ale widziała we mnie więcej niż tylko głupią kurwę. A to już coś. Zamierzałam skończyć. A to już coś. Znaleźć jakieś przyzwoite zajęcie. Ale nikt mnie nie chciał. Ani na praczkę, ani na służkę, ani na kucharkę. Jakbym jakiś trąd miała. A Priscilla? Ona była inna. Miałam zagrać w jej sztuce, wiesz. Inne aktory się bały, bo tam jakieś żarty z wiecznego ognia były. Świszcząca Zoha na scenie, wyobrażasz to sobie? No, ale koniec marzeń. Wracam pod latarnię. Przykro mi. Można mieć gorszą robotę. Przynajmniej tak sobie mówię. O! Można mieć gorszą robotę, przynajmniej tak sobie mówię. No. Na razie. Takie czasy. Muszę się jeszcze rozejrzeć. Nie przeszkadzajcie już, jeśli można prosić. Pewnie staniemy grzecznie z boku, tylko... Powiedzcie, jak się tu czegoś dowiecie. Dobra. Ale mi dzwoni. Czego to? Koksownik? O tej porze roku? Aha. To ciekawe. Koksownik? O tej porze roku? No, ciekawe. Męska stopa. To mógł być morderca. Nacisk napięty. Cofał się. Ludzka. Może pryścili. Zachowuj się, przybłędo. Dobra, idziemy do zbieracza zwłok. Idziemy do Eustachego. Eustachy. No, a jak było z tym uzdrowicielem? Uczyłem się, nikomu nie. Chleba nie ma. Nic nie ma, bida. Bogowie. Ej, Wiedźmin, koroner was wzywa, jest kolejna ofiara. Kazał przekazać, że główne drzwi będą dla was otwarte i że macie przyjść jak najszybciej. Aha, ciekawe. Eustachy? Zbieracz zwłok? O czym poznałeś? Szósty zmysł. To ty przyniosłeś do kostnicy ciało Fabiana Meyera, zgadza się? Fabiana? A, ta, pamiętam. Jeden z tych bez oczu i serca, nie? Mieszka też nie miał. O! Jeden z tych? Było więcej takich ofiar? A było, było. Żebracy, bezdomne dzieciaki, uliczne kurwy. Pamiętam, jedna była taka gruba, że musiałem ją pokroić na kawałki, bo nie mieściła się. Ja pierdziele. Wołali ją śliska lożka, bo... Pewne rzeczy lepiej zostawić domysłowi. No właśnie. Jak to co? Wielebny Nataniel kazał ją spalić. Wszystkie kawałeczki. Oj, żal, było żal. Ja pierdzielę. Czemu? Zresztą nieważne. Pewne rzeczy naprawdę lepiej zostawić. Ja pierdzielę. Nie mogę tego chłopa słuchać. Przeszukałeś Fabiana? No rzuciłem okiem, co mam po kieszeniach, żeby się nie zmarnowało. Mówiąc wprost, okradasz trupy.
Mówiąc wprost, chuj ci do tego. Co, podatki będziesz mi naliczał? Poszedł won, mutant! Dobra, uspokój się. Bierz pieniądze i mów, co znalazłeś. Dobra, dam mu hajs. Niech ma. Ale jesteś taki łasy na pieniądze, jeszcze ci dołożę. A teraz mów, co przy nim znalazłeś? Drobiazgi. Pierścionek ze szklanym oczkiem, drobniaki i jakiś liścik. No, patrz. No, dobry pergamin, cielęca skóra. Zetrę litery i sprzedam jak nówkę. To ludzka skóra. Priscilla. Imię kolejnej ofiary. Gdybyś oddał ten list, komu należy, może nic by jej nie było. A mnie akurat obchodzi, co się stało jakiejś Preszczyli. Mało to bab w mieście. Kurwa, za co? Za całokształt. O Jezu. Eustachy! Przecie to jasne jak ręczny ogień. Dwa wiaczki na Pryszczy dochorzeją jak nic, ktoś urodzi. Wejdźcie, panie Wiedźmin. No i dziękuję. Idziemy, 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 Mr. Coroner. O, Geralt, tak dobrze, że jesteś. Ty wolę złożyć świszcząca? Fajnie, fajnie mi podkłada aktorka. Zwłaszcza, że nie wydawałeś się zachwycony moją poprzednią wizytą. Postawiłeś się niezapowiedzianej w wątpliwym towarzystwie, a do tego miałem na głowie wielebnego Nataniela. Teraz nasz duchowy opiekun wyjechał za miasto w jakichś interesach. Wiemy już, kim jesteś i jaki cel ci przyświeca, więc z przyjemnością pomogę w śledztwie. Powiedzmy, kim jest ofiara, o. Kto zginął tym razem? Joris Aquinus, wykładowca teologii Akademii Oksenfurckiej. Znaleziono go dziś rano w mieszkaniu na katafalku ułożonym z książek. Jakieś konkretne tytuły? Zdaje się, że wszystkie woluminy traktowały o wiecznym ogniu i były krytyczne wobec jego doktryn. Tak, w Nowigradzie to grzech śmiertelny. Zacznijmy sekcję. Chętnie. Nowa. Wrażenia wskazują na stały modus operandi. Ofiara została skrępowana i napojona formaliną. Następnie sprawca usunął oczy, w ich miejsce włożył żarzące się węgle, by wreszcie otworzyć klatkę piersiową i... A to co? Pergamin? Z ludzkiej skóry. To wiadomość od mordercy. Imię kolejnej ofiary. Patrycja Wegelbud. O! Tak, byłem nawet w jej posiadłości razem z... Muszę do niej jechać, teraz. Oho! Oho, 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 oho! Dobra, przeczytaj. Patrycja Wegelbud, zatroskany. Dobra, moi drodzy, jedziemy. Do następnego, waszmość. Dobra, 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 Wegelbudy, Wegelbudy, szybko, szybko, szybko. Moi drodzy, tak, jest Patrycja. Musimy ubronić Patrycję. Patryć. A wiecie, że dzisiaj obchodzimy święto języka ojczystego? Języka polskiego. Na Ejże, siwy rycerzu, gier. Albo śląskiego. Także dzisiaj należy mówić tylko i wyłącznie w języku polskim, pięknie. Proszę dzisiaj tylko i wyłącznie porozumiewać się językiem polskim, pięknie akcentując, z poprawną wymową, pisownią, a nie jakieś styl. Tak jak Lewus się zesrał. Wciąż styl. Ta. Albo imo. No, wpuszczaj. A ty tu czego? Muszę porozmawiać z Patrycją Wegelbud. Tobie się zdaje, że byle obdartus może? Grozi jej śmierć. Albo mnie wpuścisz, albo będziesz ją mieć na sumieniu.
A jak pozwolę ci wejść i okaże się, że zmyślasz, wywalał mnie na zbity pysk. Wydawało mi się, że strażnik ma za zadanie chronić klienta, a nie własny tyłek. Niech będzie. Zaprowadzę cię do pani Wegelwood. Tylko żadnych numerów. Rozumiemy się? O, Geralt, jaka miła niespodzianka. Wcale nie taka miła. Muszę się widzieć z twoją matką, grozi jej śmierć. Śmierć? Nie żartuj. Widziałam mamę dziś rano. Była smutna, owszem, ale w dobrym zdrowiu. Śledzę seryjnego mordercę i mam podstawy, żeby myśleć, że twoja matka będzie jego kolejną ofiarą. Nawet jeśli, to nasza straż... On zabija w wyjątkowo okrutny sposób. Torturuje, wyrywa serce. Sprawdźmy, co z nią, na wszelki wypadek. Ciężko mi w to wszystko uwierzyć, ale widzę, że nie żartujesz. Pozwól za mną. Szybko, szybko! Tylko pora roku się nie zgadza. Pamiętasz, jak mówiłam, że moja matka jest smutna? Widzisz, przeżywa kryzys wiary, dość poważny. Byłyśmy w Nowigradzie. Patrycja zobaczyła stosy na rynku. Całą drogę powrotną milczała. Kazała wynieść święte pisma, insygnia, relikwiarze i spalić. A potem zamknęła się u siebie. Przyspieszmy kroku. Chodź. Słyszysz? Cisza, spokój. Wszystko w porządku. Mimo to wejdźmy do środka, żeby się upewnić. Nie odpuszczasz, co? Niech będzie. Ale zaczekaj tu, bo mama na pewno nie ma nastroju na gości. A tam dętka pewnie, co? No właśnie, mówiłem. On wybiegł drugimi drzwiami, łap go! O, widzicie? Gdzie ona jest? Rozdzielić się! Morderca wciąż tu jest! Mamy go. To on! Brać go! Czekaj, co mnie? Gdzie jest ten morderca? Gdzie on uciekł? Czekaj, co ty? Jaki strażnik Wegelwoodów teraz na mnie? Żryj gruz! Jezus Maria, poczekajcie. No kurde, tu. No nie, no czemu oni mnie chcą atakować? No przecież to są kretyni, no. Jezu, no dobra, no. Bo dostaniesz bełtem w kiszki. Słuchaj, macie nie tego człowieka, co trzeba. Nie ze mną te numery. Zabieram się do dziedziczki. W sumie zabójca i tak już uciekł. Prowadź, bohaterze. Dorwaliśmy go, pani Ingrid. Było ciężko, ale... Opuść te kusze, zanim sobie zrobisz krzywdę. Ten człowiek jest niewinny. Pani wybaczy, widziałem, że biegnie, to pomyślałem, że uciekał i... Gonił i by dogonił, gdybyś nie wszedł mi w drogę. Zejdź mi z oczu natychmiast! Moja matka! Czemu jej to zrobiono? Czemu? Bo obraziła wieczny ogień. Tylko to ją łączy z poprzednimi ofiarami. Ingrid, wiem, że to dla ciebie trudna chwila, ale zabójca ma w zwyczaju zostawiać przy ciałach list, wskazujący kolejną ofiarę. Czy mogę? Dobrze, ale zrób to beze mnie. Nie chcę już jej oglądać w tym stanie, nie chcę jej tak zapamiętać. Niech to będzie ostatnia ofiara, proszę cię. Moi drodzy,
Połamane paznokcie i sińce, broniła się. Pewnie dlatego zeszło mu się dłużej i prawie wpadł. Jest wiadomość. Słodka Aneke, kuternoga Katarzyna. Robi się bezczelny. Nie dość, że podał imię, to jeszcze i miejsce. Tym razem nie ucieknie. Dobra. A on jeszcze tutaj zostawił coś, nie? Obrażenia jak u poprzednich ofiar. Nie ma co badać ciała, trzeba gnać do kuternogi. Aha. Pomnijcie, dobrzy ludzie, że ogień pali wszystko, co w swojej drodze niczego nie oszczędza, przed niczym się nie zatrzyma wśród grzeszników, takoż ogień nie rozróżnia między żebrakiem a bogaczem, między człowiekiem a nie ludziem, między słabym a potężnym, kto jest przykazania, kto przykazania gwałci, kto kościołowi posłuszeństwa nie okazuje, kto cześć oddaje bóstwom fałszywym, tego płomienie w popiół obrócą. Żyjcie zatem wedle prawideł ognia wiecznego. Duchowych jego, słuchajcie, jako owoc pasterza. Hmm? Karmazynowy mściciel, bandyta. A dobra, to są te teksty, dobra. To idziemy, moi drodzy. Odnajdź słodką Anekę w kuternodze Katarzynie. Nie płakusiajcie, już po robocie jest dawno. Czy to ten był quest, gdzie można było wskazać innego człowieka, który jest winny przedwcześnie? A no, ktoś odpowiedział, że tak, ale ja nie wiem, na ten temat nic nie wiem. Nigdy go w taki sposób nie wykonałem. Drugiego ostrzeżenia nie będzie! No dobra. Jak drugiego nie będzie, to nie będzie. Ostatni raz wzywam do wydania ksiąg nieprawomyślny, a zwłaszcza grymuarów i pism. Druga piątka. Biegniem. Biegnie Renifer, Estonie, biegnie Renifer, bla 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 bla, Laponie, biegnie Renifer. Słodka Anneke. Gdzie ona jest? Na górze. Ale ma ważnego klienta, nie przeszkadzaj. Oho! Nie ma czasu na to, gościu. Rozumny klient od razu pozna. Która to? Gdzie ona jest? Jeszcze wyżej? Jeszcze musisz? Ja ci dam klienta, gościu. O, właśnie, już się zaczyna. Kurwo, nikt. Za to ciebie zaraz będzie słychać w całym mieście. To jest ten. Przeszkadzasz mi znowu, a ja nie lubię, jak mi się przeszkadza. Miałem się zabawić ze słodką Anekę. Sprawić, żeby nie była już taka słodka. Ale mogę wpierw zająć się tobą. Najpierw powiedz, czemu to robisz. Dla przyjemności. Satysfakcji. To można osiągnąć z dziwkami tradycyjnymi metodami bez zabijania, wierz mi. Kto mówi o zabijaniu? Może skończyłoby się na paru oparzeniach trzeciego stopnia. Ta różowiutka skóra pięknie będzie się przypiekać. To niezły. Daruj sobie kłamstwa. Widziałem, jak kończą twoje ofiary. Ty nigdy nie odpuszczasz. Chyba, że ktoś ci przeszkodzi. Jak teraz. A o czym ty pieprzysz? O morderstwach. To ty zabiłeś Fabiana Meyera, Patrycję Wegelbut i wielu innych. Bzdura. Coś ci się pomyliło, przybłędo. Przy ciele Patrycji znalazłem wiadomość, która mnie tu pokierowała. Do słodkiej Anekę w kuternodze. Jeśli nie ty ją zostawiłeś, to kto? Nie wiem, ale widzę, że jednak powinniśmy porozmawiać. Na spokojnie. Kto wiedział, że tu będziesz? Wyobraź sobie, że nie chwalę się takimi wycieczkami.
Jest tylko jeden człowiek, któremu... Ale to niemożliwe. On nawet z trupem obchodzi się jak z dzieckiem. Koroner, tak? Wiedział, że jesteś zajęty, że nie wpadniesz do kostnicy. Idę po niego. Idź do magazynu numer 12 w porcie. O tej porze jeździ tam odbierać odczynniki, formaliny. Ja tu zostanę. Mam niedokończony interes ze słodką Anekę. Przecież zapłaciłem z góry. Nie, nie, nie. Ty nie, nic nie zrobisz. To ty zapłacisz. Za nią i wszystkie inne kobiety, które męczyłeś. No co za głupek. Możesz jeszcze się poddać. Czyli to nie on. Trzeba po prostu innego chłopa. Łeb odcięty i tyle po robocie. Dobra, czyli tak. Co prawda to nie on. Tą trzeba uwolnić. No, jesteś wolna. To nie on, ale trzeba, ale też był winien. Też robił takie rzeczy. Dziękuję. Dziękuję, gdyby nie wy. On spytał, czy robię wszystko. Powiedziałam, że za dodatkową opłatą i owszem. Wtedy tak się uśmiechnął, że aż mnie ciarki poszły. I uderzył mnie mocno, aż zemdlałam. Jak doszłam do siebie, już mnie związał i grzał pogrzebacz w ogniu. Spokojnie, już cię nie skrzywdzi. Nikogo nie skrzywdzi. No i... I to tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o tą przygodę. Wyrzuć. Co tam jeszcze tyle waży? Muszę w końcu odwiedzić tego, nie? Wyrzuć. Dobra. Muszę w końcu odwiedzić sklepik jakiś. Iść do magazynu w porcie. Tak. Idziemy do magazynu. Podnieś jego broń. A gdzie on miał broń? Tu? To nie to. Jego ciało się rozpłynęło w ogóle. On już... Jego ciało nie istnieje, patrz. Chłop dostał, został uwalony i się rozpłynął. Nie ma go. Tutaj trzeba było coś znaleźć, no ale tutaj nie ma nic, wiesz. Święta księga jest. Śliwka. To jakieś pierdoły. Nie, mi się wydaje, że jak rozmowę przeprowadziłem, wiesz? Dobra, gdzie tu się wychodzi teraz z tego pomieszczenia? Tu? Tu? O Jezu, jakieś tu zagmatwane, dobra. Ty jesteś najstarszy, to powiedz. Co to właściwie? W życiu to trzeba ryzykować, a nie się kurwa jebać. No dobrze. Kolejny przybłęd. Wiesz, no. Dlaczego ja? Proszę bardzo. Gdzie się pakujesz? Biegniemy. Double size. Jestem ciekawy, bo sam go zabiłem od razu. No, okazuje się, że to nie on. Znaczy, był winny oczywiście i dobrze, że zginął. Formalina się skończyła? Nie doceniłem cię. Wpierw prawie mnie złapałeś in flagrante delicto. Przejrzałeś blef z Natanielem. Chociaż... Widzę, że nie wszystko jeszcze odgadłeś. Bo wyciągnąłeś... Aaa, wąpiesz to jest, no tak. Kim? Czym jesteś? Wampirem wyższym, oczywiście. Miałeś jakiś powód, dla którego zabijałeś tych ludzi? Dla którego ich torturowałeś? Myślałem, że i tego się domyślisz. Symbolika chyba była dość jasna. Węgle dla tych, co nie widzą ognia.
jajo salamandry, która spłomieni się rodzić zamiast zimnego serca. Wypalony głos, który... Tak, symbolika była jasna. Mniej jasne jest, czemu wampir miałby zabijać w imię wiecznego ognia. Powód jest oczywisty, zgadzam się z diagnozą kościoła. Nowigrad upadł, ludzie zapomnieli, co to przyzwoitość i moralność. Więc postanowiłem im przypomnieć. Tak, żeby zauważyli. Są inne metody. Mogłeś stanąć na rynku na drewnianym pudle i dać kazanie. Zabawne. Właśnie tak robiłem, ale nikt nie słuchał. Ludzie śmiali się ze mnie, rzucali kamieniami. Pomyśl o moich ofiarach. Lubieżny cieśla, który ostatni grosz wydałby na kurwy. No i co? Stara hrabianka, która bezcześci symbole wiary. No i co? Truba durka, dla której nie ma żadnej świętości, żadnego sakrum. No i co? Ci ludzie nie zasługiwaliby żyć. Aha. Ale ich śmierć mogła posłużyć jako nauka dla innych. Mogła ich otrzeźwić poprzez strach. Sprowadzić na właściwą drogę. Ku ogniu, ku oczyszczeniu. Tak, Fati, CBR. CBR tam dla 20 tysięcy. Obawiam się, jest już za późno. Czuję, żeś człowiek małej wiary. Chyba, że większa rozdzielczość jest. 4K. Ale za to nieźle więcej. Robię mieczem. No dobra, zmieniaj się w tego wampirza już. Dobra. La 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 la. Gacie mi padły. Zostaw mi gacie. Co za smut. Przeciążony. Przeciążony, przeciążony, kolego, kolego, upragniony. Mm-hmm. Tu są gacie, potacie. R, wyrzuć. Jeszcze tak, ile ten miecz waży? Ten niedużo. Ten szary, wywalmy ten szary miecz. Dobra. Co? Co? No, dalej, nie wstydź się. Dobrze. Co jest? Przygódzuka. Nie pysz się tam. Mnie nie przestraszasz. Dobra, musimy iść, słuchajcie, posprzedawać rzeczy. I mamy zakończone zadanie. To musimy tutaj, baba. Ależ wieje, dokładnie. Ej, siwy! Czemu osiwiałeś? Nic nowego. Siwy, dlaczego osiwiał? Znajomo. Fajne to zadanie było, powiem wam. Takie detektywistyczne było, eleganckie, no. Ależ gracja, ależ styl. Wiedźmin.
A który rzucić film? No już, teraz jest najlepszy moment. Tak, do 18 to jest najlepsza godzina. Jakżeś odkrył, że to miejsce? Do 17-18 można jak najbardziej. A, poczekajcie, bo ja się zagapiłem, bo ja biegłem i coś tam Patty się zapytała mnie. Dobra, idziemy przez rynek idziemy. Dajcie żyć. Idziemy szybciutko. A wy w zimie też z głodu zdychają? No, też zdychają, tak. Dobra, idziemy do Kowola. Skrywa, się z nim spłonie. No dobra. Chodź, chłopie. Miecze pier... Nie będę gadał. Pokaż mi swoje... Rzemiosło. Pierw napraw wyposażone. A teraz tak. Sklep. Sprzedajemy. Pierw sprzedajemy to. To jest sprzedane, to nie sprzedajemy, nadzieja jest sprzedana, nadzieja jest sprzedawana, miecz srebrny mistrzowski sprzedajemy, los sprzedajemy, pogrzebacz, a to chyba też można sprzedać, nie trzeba jakoś trzymać za bardzo. Skeligijska zbroja aut, kurtka łucznika. Samilijska brygandina, Kirys też, cyndryjska, bla bla bla, kedwański, pancerz, buty wzgórza, buty wiejskie, buty topornika, buty tropiciela, buty trapera, buty egzekutora, buty myśliwskie, buty gwardzisty. Spodnie zabójcy też sprzedam, rękawice zabójcy, nie, bo tam do kompletu mam, to jest do wywalenia. Tu jakieś giga fajne spodnie tropiciela, które też sprzedamy, bo są fajne pieniądze. I teraz jeszcze z takich ważniejszych rzeczy to tak, mistrzowskie siodło sprzedajemy, bo nie potrzebujemy go. No i Yuki, mamy te Yuki, już... Okej, okay. A to są dodatkowe Yuki, tak? Że można je sprzedać po prostu. Klapy dla konia też. Aha! I to jest lepsza, ta część jest lepsza, dobra. Okej... Okay. Dobra. Bywaj. I teraz to ubieramy. O. No. Dobrze. I teraz idziemy do Tylko u mnie jaskier. Jeden zakup w cenie dwóch. Jak jeden zakup w cenie dwóch, czy jakoś tak. Jest na tym oko zaczepi. Idziemy. Widziałeś tych biedaków, co z Velen uciekli? Cholera, nic nie słyszę, no! Nic nie słyszę. Czy oglądamy Bidena? Chyba tak, jak będzie transmisja tej, koło po tej 17, to może oglądniemy. Ty mój, chodź! Ale co on tam powie? On powie, że very good, Polska very strong, podczas wojny together. My pomagać sobie together. Czekaj, gdzie my jesteśmy? Tu, dobra. Co tam, jak tam? Lepiej, prawda? Tak. Biedna. Załatwiłeś tego, o co prosiłem? To i tak cud, że ona w ogóle przeżyła, nie?
Dziękuję, Geralt. W imieniu swoim i Priscilli. Zrobiłem swoje. Teraz twoja kolej, żeby o nią zadbać. Zadbam. Zobaczysz, wykuruję ją lepiej niż driady z Brokilonu. A? Zaczęła już mówić. Miła niespodzianka. Prawda? Profesor von Graz mówi, że rany goją się na nie jak na trolu. Niezbyt eleganckie porównanie, zgoda, ale budujące. Może... może nawet będzie mogła wrócić do śpiewania? Kiedyś? Na razie spróbujemy występów w duecie. Priscilla zagra na lutni, a ja zaśpiewam. Jaskier i Cyraneczka. Brzmi dobrze, nie? Bardzo dobrze. Powodzenie, Jaskier. Na scenie i poza nią. I tutaj się chyba kończy zadanie. Jeszcze porozmawiam z tym chłopem, żeby mu powiedzieć... Dorwałem mordercę. To Hubert. Miałeś dobrego nosa, żeby mu nie ufać. Był wampirem wyższym. Myślałem, że nic mnie już w Nowigradzie nie zaskoczy. Ale widać się myliłem i to bardzo. Dzięki, Geralt. Gdyby nie ty, to by się nigdy nie skończyło. Znasz Shani, o. Miałem już przyjemność poznać jednego chirurga z Akademii Oksfordzkiej. Nazywa się Shani. Znasz ją? Krótkie, rude włosy, piegi. I niepoprawny idealizm. Pewnie, że ją znam. Przez rok była nawet moją asystentką. Wiesz, Shani. Co się z nią teraz dzieje? Jak znam życie, jest gdzieś na froncie i łata żołdaków. Mówiłem jej, że to bez sensu. Że choćby uratowała życie setce, zaraz zginie następny tysiąc. Ale z poczuciem misji ciężko dyskutować. Czemu uniwersytet w Oksenfurcie jest zamknięty? Bo Radowidowi tak było na rękę. Nie słyszałeś tej historii? Rektor przyznał mu doktorat, honoris causa. Radowid przyjechał, założył togę, odebrał dyplom. A jak już było po wszystkim, wsadził cały senat i dziekanów do pudła. Żeby, wiesz, nie siali fermentu. Oj, ten Radowid to jest... Od tego czasu siedzę w szpitalu Wilmeriusza. Wspaniały. Ale dobrze się stało. Więcej się przydam ze skalpelem w ręku, niż za katedrą. Bywaj. No cóż, moi drodzy, tutaj kończymy nasz długi quest, który zaczął się od questu kabaret, a skończył się na... Jezu, jak się nazywał ten quest? Kara za grzechy, czy coś takiego? No, ciekawe to było, ładny quest, fajny, bardzo mi się podobał ten detektywistyczny quest. No, i na końcu, jak to Wiedźmin, prawda, musiał się zakończyć walką. No.